Dzień dobry. Dziś w menu Dorotki kotlet mielony. Jaki powinien być taki, jak dla mnie idealny? Powinien być z zewnątrz chrupiący, w środku soczysty, miękki i oczywiście upieczony. Zobaczcie, jak go przygotować. Zapraszam. Jedną z tajemnic takiego idealnego kotleta mielonego jest z pewnością mięso, a dokładniej rodzaj mięsa, który wybierzecie. Kotlet możecie przygotować z mięsa drobiowego, wołowego albo właśnie z wieprzowego. No i ja tutaj jestem zwolenniczką wieprzowiny. Możecie też również mieszać te mięsa, ale ja uważam, że wieprzowy i to koniecznie z karkówki jest tym kotletem, który najbardziej się sprawdza, który najbardziej wszystkim smakuje. Dlaczego właśnie karkówka? Dlatego, że karkówka jest lekko tłusta. No to pierwszą tajemnicę już mamy za sobą. Zobaczcie zatem, co jeszcze będzie potrzebne. Około pół kilograma zmielonej już karkówki. Do tego, do smażenia, dość dużo tłuszczu. No, kotlet mielony nie jest dietetyczny, dlatego ten tłuszcz tutaj musi być. Ja mam akurat masło klarowane, to z uwagi na wysoką temperaturę dymienia tego tłuszczu, ale możecie użyć każdego innego tłuszczu. Polecam również olej rzepakowy, też jest świetny, albo smalec, jeżeli macie i lubicie ten charakterystyczny smak i zapach smalcu. Co do tego, jedno jajko na pół kilograma mięsa w zupełności wystarczy i cebula. Cebula, sprawa dyskusyjna. Od razu Państwu powiem, jeżeli chcecie, żeby te kotlety jadły dzieci i nie grymasiły, a dzieci raczej nie lubią cebuli, możecie ją pominąć. Podobnie jest z pieprzem. Pieprzu dzieci też nie lubią, także jeżeli dzieci mają się zajadać tymi kotletami, możecie pominąć. Jeżeli robicie dla siebie, polecam cebulę i pieprz. Co jeszcze? Bułka. Na pół kilograma w zupełności wystarczy połowa takiej czerstwej, już dosyć twardej bułki. Może to być bułka biała albo grahamka, czy jakieś inne ciemne pieczywo. Ponieważ grahamka jest dosyć ciężka, też połowa wystarczy. Do opanierowania takiego kotleta potrzebna będzie bułka tarta. I około pół szklanki bułki powinno w zupełności wystarczyć. Co tutaj jest jeszcze? No ten pieprz, o którym wspominałam. Pieprzu dodajcie tyle, ile lubicie. A tutaj w dzbanuszku jest pół szklanki mleka. Jedna łyżeczka soli to też według uznania. I tu w dzbanuszku jest 25 ml po prostu wody. I to właśnie ta woda, te 25 ml wody uczyni kotlety bardzo soczystymi. Potem Wam pokażę, jak tą wodę wmasować w mięso. Co się jeszcze przyda? Przede wszystkim patelnia. I to koniecznie z pokrywką, to naprawdę bardzo ważne. Deska do krojenia, nóż, no i coś, czym będziecie mogli przewrócić kotlety na patelni. Zaczynam od przygotowania bułki. Bułki wystarczy połowa i ja ją sobie pokroję na mniejsze kawałki po to, żeby lepiej namokła mlekiem. Oczywiście możecie wykorzystać tutaj bułkę grahamkę. No dzisiaj tutaj będzie jak najbardziej tradycyjnie, więc też stąd pieczywo jasne. Bułkę w naczyniu układam tak dosyć ściśle, po to, żeby potem nie marnować mleka, bo będę ją odciskać. Zalewam teraz mlekiem i zostawię po zalaniu do namoknięcia na około 5 minut. Teraz cebula. Najpierw pozbawię ją zewnętrznej łupiny. Jak widzicie, mam bliźniaczą cebulę. Cebula obrana. Mogę Wam tylko podpowiedzieć, obierzcie cebulę tak, żeby zostawić korzonek, bo to bardzo ułatwi potem krojenie jej na bardzo drobne części. Drobno pokrojoną cebulę przekładam do miski. Do tej miski dodaję również bułkę, która namokła i żeby nie było wszystko zbyt luźne, całe mięso, odciskam ją z nadmiaru mleka. Jeżeli nie chcecie moczyć w mleku, możecie również taką bułkę namoczyć w wodzie. Wbijam jedno całe jajko, dodaję łyżeczkę soli i pieprz. A ile pieprzu? Tyle, ile lubicie.
No i wreszcie przekładam mięso. I teraz wszystkie składniki należy ze sobą wymieszać, a nawet wręcz wyrobić. I to wyrabianie jest kolejną tajemnicą sukcesu takiego idealnego mielonego. Jeszcze raz tutaj wrócę do mięsa. Bardzo Wam polecam, kupcie kawałek mięsa, który widzicie, który wiecie jak wygląda i poproście panią, żeby Wam zmieliła. Teraz sklepy mają to w ofercie, jeżeli nie, zmielcie sami w domu, bo to naprawdę ważne, żeby w tym mięsie, które będziecie podawać, z którego będziecie robili kotlety, było naprawdę dobre jakościowo mięso. A jeżeli będziecie sami mielili mięso w domu, to taką bułkę też możecie zmielić razem z mięsem w maszynce. Kiedy już wymieszacie ze sobą dokładnie wszystkie składniki, czas na wyrabianie. Ale wyrabiać warto naprawdę z dodatkiem wody. Dzięki temu kotlet będzie bardziej soczysty. Jak to robić? Zobaczcie, dolewam po trochę wodę i wmasowuję ją w mięso. Po dodaniu wody masa na kotlety zrobiła się zdecydowanie bardziej luźna, nawet można powiedzieć bardziej rzadka. Ale zupełnie się tym nie przejmujcie, kotlety się na pewno udadzą, a na pewno będą soczyste. To co, ja się zabieram za formowanie kotletów. Dzisiaj będą 4 duże kotlety. One będą duże dlatego, żeby Wam pokazać, jak zrobić kotlety duże, a jednocześnie nie wysuszone w środku, ale i też nie surowe. Możecie oczywiście podzielić to też na mniejsze części. Ja dzisiaj robię 4. Zobaczcie też, po dodaniu tej wody to mięso się nie klei do rąk. Jest takie fajne, plastyczne. Ponieważ już tylko zostało mi obtoczyć kotlety w bułce tartej, dlatego rozgrzewam już patelnię na maksymalnej mocy kuchenki i przekładam na nią tłuszcz. Pamiętajcie, przy smażeniu kotletów tłuszcz musi być bardzo mocno rozgrzany. Kotleta teraz formuję jeszcze w dłoniach i dokładnie ze wszystkich stron obtaczam go w bułce tartej. Ja już widzę, że ten tłuszcz jest bardzo gorący, bo aż paruje z patelni, ale jakbyście mieli wątpliwości, jak to sprawdzić, zobaczcie. Na taką rozgrzaną patelnię, na tłuszcz, wrzućcie kawałek bułki tartej. Jeżeli tak właśnie skwierczy, to znaczy, że tłuszcz ma idealną temperaturę do smażenia kotletów. Dlaczego to jest takie ważne, żeby był on bardzo, bardzo gorący? Dlatego, żeby zachować w środku, pozamykać z zewnątrz wszystkie pory kotletów i zachować w środku tą wilgotność mięsa. I teraz bardzo ważne, aby każdy kotlet został obsmażony przez 1,5 minuty z każdej ze stron. Pilnujcie tego czasu, bo inaczej kotlety się przypalą. Pamiętajcie, że to jest maksymalna moc kuchenki. Minęło 1,5 minuty z drugiej strony. Przykrywam teraz patelnię i zmniejszam moc kuchenki do połowy. Będę je teraz smażyć pod przykryciem jeszcze 4 do 5 minut. 4 do 5 minut dlatego, że to są duże kotlety, a one w środku są jeszcze surowe, mimo że wyglądają jakby były pięknie upieczone, ale to tylko z wierzchu. Jeżeli Wasze kotlety będą mniejsze, odpowiednio zmniejszcie ten czas, bo inaczej wysuszycie kotlety, czyli przy małych kotletach wystarczy 3-4 minuty. Po 5 minutach obracam kotlety na drugą stronę i smażę drugą stronę jeszcze przez 0,5 minuty. No i teraz kotlety przekładam jeszcze na papierowy ręcznik, żeby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu.
No i teraz koniecznie muszę Wam pokazać, jak wygląda taki kotlet po przekrojeniu. Zobaczcie, po przekrojeniu jest w środku bardzo soczysty. Gniecione ziemniaki, mielony i mizeria. Czy może być lepszy obiad? Ja myślę, że z takim mielonym może konkurować tylko dobry schabowy. Ja życzę Wam jak zawsze smacznego, a przy okazji, jakbyście nie wiedzieli, jak zrobić mizerię, to w ekranach końcowych również umieszczę dla Was skrót do filmu. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. Jedną z tajemnic przygotowania idealnego kiedy wszystkie składniki już dobrze ze sobą